60 minut na godzinę. Nasz co poniedziałkowy magazyn i co sobotni też, kolego Fede. A w nim felieton, słuchowi, ska piosen, ki wiersze, rysunki, tak, da, lej. Więc dobry wieczór i dzień dobry też. Ja zupełnie niespodziewanie zostałem dzisiaj gospodarzem. Niesłusznie zresztą, co nie było sobie pociągnięcie. No nie przeszkadzaj, nie mam tereny, bo nigdy nie prowadziłem magazynu. No właśnie, coś w tym jest, widzisz, nie było. Kolego kierowniku, no ja nie mogę, jak on mi ciągle przeszkadza, ja muszę przywitać słuchaczy, pędzić do kuchni, bo mi się przypali albo wykipi, a czuję a wyraźnie, się... że się przypala, stańczy, żeby jeść do kuchni od razu. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że mnie właśnie przypadł w udziale zaszczyt przywitania Państwa w jubileuszowym 60. magazynie 50 minut na godzinę. Ale się nie przypalał ten bażant. Ty jesteś po prostu wstrętny intrygant. Więc dobry wieczór Państwu. Ja się cieszę, że mnie właśnie przypadł w udziale zaszczyt przypadania udzieli... Gdzie jest ta kartka? No oddaj mi kartkę. Co? Ja zawsze mówię z głowy, a nie z kartki. Widziałem, jak chowałeś do kieszeni przecież. Otwórz, już idą. No przecież ty możesz otworzyć. A jeśli jesteś gospodarzem? No widzisz, sam przyznajesz. Już otwieram, no lecę. A więc dobrzyliśmy, drodzy słuchacze. Witam, cześć koledzy, tu wasz dawno niewidziany sprawozdawca. Przyjmijcie ode mnie serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszowego magazynu Duża Buźka, szczególnie dla kolegi kierownika redakcji, na którego barkach spoczywa trud znojnej pracy nad przygotowaniem was do opracowywania magazynu. Tu muszę wymienić również pozostałych kolegów. Muszę wymienić, cholera jasna, prześmieszczę, zgubiłem drugą kartkę z dalszym ciągiem. No, gdzie jest kolega kierownik? Może on ma odpis, bo on to sam pisał przecież. No nie przeszkadzaj koledze kierownikowi. Zamknął się w drugim pokoju i pisze przemówienie okolicznościowe. Nie będziesz tam wchodził. No, mówię ci, korzystając nie... z zamieszania, śpieszę was zawiadomić, drodzy słuchacze, że dziś obchodzimy uroczystość 50-lecia naszego... pięćdziesięciotygodnia raczej. Przecież jak raz na tydzień jest magazyn, to znaczy, że jeżeli jest 50 dzisiaj, to będzie... kolega kierownik kazał właśnie powiedzieć mi, żebyście puścili jakąś audycję na początek. Dobrze, tam leżą, weź tylko gotów, nie pomyśl z talerzami. Najważniejszy dzień życia redakcyjnego. Głos ma kolega kierownik redakcji. Skorośmy postanowiliśmy wspominać zamierzchłe czasy, najchętniej sięgam pamięcią ku naszemu okresowi pionierskiemu. Spaliliśmy, wiecie, na stołach redakcyjnych i częstokroć nie było czym w piecu napalić, a także nie mieliśmy zabezpieczonej aprowizancji, brak było taśmy, mikrofonów, kable zastępowaliśmy szpagatem, ale wiecie, zapał był i gorące serca otwarte na ścieżej. Myśmy zdobywaliśmy nasze magazynowe doświadczenie w trudzie i znoju, w ostrej, bezkompromisowej walce z korzarzami i nikt nie zapytywał, czy miał zabezpieczoną zapatę. Niestety koledzy się potem, prawda, skomercjonowali, cieplarniane warunki wypaczyły młodych zapaleńców. Dziś, prawda, kolega Federowicz, jak nie mamy mikrofonu, to prawda nie chce nic mówić. Kolega sprawozdawca też nie lepszy, nic tylko by się stroił w nowe magnetofony, prawda? I już mu doskonałe pierwszej klasy magnetofon Melodia nie odpowiada. On sobie chce zabezpieczyć Philipsa, prawda? Taki Philips z konopi się robi. Kolega speaker
no stosunkowo najlepiej się trzyma. Ale kolega tłumacz to wymaga maszyny do pisania, bo bez maszyny nie chce tłumaczyć, a dawniej to hop za paki na czworo dzielił i było dobrze. Znaczy nie było dobrze, ale jakoś było, prawda? Znaczy było źle, a aktualnie w obecnej chwili są duże przemiany i trzeba być optymistą, a nie pesymistą, jak kolega Kuchmisz, co to jest już taki rozpieszczony, że bez mąki klusek kadzionych nie zrobi, bo nie ma tego zapału co dawniej, tego entuzjazmu. A myśmy, prawda, wszystko zrobili z niczego. Zaczynaliśmy od zera. Znaczy, ode mnie zaczynaliśmy. No, i to było najważniejsze wydarzenie w życiu redakcyjnym. Dziękuję za wypowiedź. Najważniejszy dzień życia redakcyjnego. Tadeusz Ross. Panie Łazuka. Słucham, to ja właśnie. Domyśliłem się. Redakcja nas pyta o najciekawsze wydarzenie audycyjne. Proszę pana o odpowiedź. Proszę. Wąskość kabla, proszę pana, jednak nie pozwala mi szerzej omówić. Powiem tylko tyle, że tak, że redakcja ma rację, że nas o to pyta. To jest słuszne. Tak, redakcja nas ceni. Tak. A kochany panie Ross, to pan, tak? Wie pan, że musiałbym zajrzeć do encyklopedii. Ale ja od razu pana poznałem. Czy redakcja śmieje się z naszych rozmów? Niech pan powie. Redakcja śmieje się przed rozmowami, zaraz po środku nie. A, bo w środku to śmiać się nie wypada. Zwłaszcza, że nie bardzo jest z czego. Kiedy się nie rozumie? Tak, po co to piszemy? A po co to znowu? Właśnie. A za najciekawszy dzień uważam wtorek. Była mgła. Fedorowicz stał 5 centymetrów ode mnie i ja go nie widziałem. To znaczy, jak przez mgłę. Aha, a on pana? On i bez mgły nie widzi. No, a ja najciekawszy dzień miałem nad morzem. No. Redaktor Wolski pływał w kwasie pruskim. A, teraz to już lepiej wyjdźmy, proszę pana. Tak, jeśli chcemy w ogóle jeszcze tak, kiedyś. No. Tak. W ogóle. Tak. Słuchajcie, koledzy, ponieważ znaleźliśmy się na kworum nie i moglibyśmy zapocząć... Przepraszam, ale znaleźliśmy się w living roomie. Gdyby tu był kolega tłumacz, Nie opowiadajcie głupstw, kolego Kuchmistrzu. No przecież to jest moje mieszkanie, to ja wiem lepiej, gdzie jesteśmy, prawda? A w ogóle dlaczego uparliście się, żeby tutaj, Abyśmy mieli jasność, wyjaśniam. Uroczystości podsumowawcze. Zorganizowaliśmy w mieszkaniu kolegi Kuchmistrza, abyśmy mieli odpowiednią atmosferę, aby nam nie przeszkadzali korzarze to po primo, a po sekundo. Myśmy się staliśmy taką rodziną, liczną rodziną i tylko w tym mieszkaniu mogliśmy się pomieścić. No przecież kolega kierownik ma większe. A skąd wiecie? Widzieliście? Nie, ale kolega speaker raz był i opowiadał. Nic porządnego, niczego nie opowiadałem. Mówiłeś. Łzie jak pies, ale przecież chwaliłeś się, że cię raz zaprosił i stałeś w holu na dole i liczyłeś pokoje na piętrze i palców ci zabrakło. No pamiętam przecież, co ja, proszę, ja proszę, głupi jestem, czy co? Daj ci lepszą szklankę, żeby dźwięczami bardziej mi proszę dźwięczała bardzo. Ta szklanka. Proszę Może o spokój. Ta. Już dawno zwróciłem uwagę, że kolega Kuchmistrz ma mieszkanie za duże. Bo ma dwie izby mieszkalne. No dobrze, i my się tym jeszcze zajmiemy. My się tym no ale bo ja jestem rozwojowy przecież. Gdzie ja bym moje antyki pomieścił i moje serwetki szydełkowe, one muszą leżeć rozłożone, bo jak się stłamsi, to cała robota na nic przecież. Czy wy wiecie, ile ja się muszę szydełkiem namachać, żeby taką jedną serwetkę zrobić? Proszę, to się tak wydaje, jak ona leży. O, to będzie dobre. Proszę o spokój. Kontynuuję. Powiedziałem, że mamy już kworum. Kolega Kuchmistrz nie zrozumiał. To jest takie obce słowo, włoskie słowo, jak byliśmy na naszej podróży służbowo-wakacyjnej we Włoszech, w Rzymie. To kolega widział kworum Romanum na przykład. I co to znaczy? A, jest kolega Fedorowicz. Jestem, kolega dobry wieczór. Też nie wie. Kworum to jest wtedy, jak wszyscy już są w komplecie. A zima kolegi Szumasia nie świeci. Pisałem mu zawiadomienie z nakazem na
natychmiastowego przerwania urlopu w celu dobrowolnego wzięcia udziału w odświętnym spotkaniu naszego magazynu. Ale jak jesteśmy prawie w komplecie, to prawda, też jesteśmy na kworumie i możemy zaczynać. Właśnie, dobrze by było zacząć, ale czy my mamy przygotowane jakieś ekstra audycje do tego dzisiejszego? Przygotowaliśmy audycje specjalne. No właśnie, to by to było atwe, takie sztampowe. Nie rozumiem. Myśmy jesteśmy oryginalni i dlatego jubilszowy magazyn będzie się składał ze zwyczajnych pozycji. I teraz my nadamy taką zwyczajną pozycję, a sami wzniesiemy sobie to. O, ja wiem, co wzniesiemy. Za to zdrowie słuchaczy, bo słuchacz pomysł. Jest dla nas najważniejszy. Słuchacz to jest ten nasz prawda jest słuchacz nasz... jest naszym słuchaczem, kolego. Słusznie. Nalewajcie, kolego Kuchmistrzu. Gosma kolega Federowicz, tylko ja by prosiłem nie za długo. Bardzo krótko odpowiem, bo po prostu nie wiem, który dzień był najważniejszy, ale ponieważ wszyscy koledzy odpowiadają, no to coś powiedzieć trzeba, to może wobec tego ja powiem o dniu najmniej ważnym. Otóż najmniej ważnym dniem w życiu redakcyjnym jest dla mnie dzień dzisiejszy. Bo niby dlaczego mamy przykładać taką wagę do okrągłych liczb podzielnych przez 5? Nie mam zamiaru świętować uroczyście roku 2000. W ogóle zmiana numeru jakiegokolwiek kolejnego roku nie robi na mnie żadnego wrażenia. Proponuję następne uroczystości urządzić z okazji 58. magazynu, szczególnie, że w tym czasie kolega kierownik obiecał mi dać wreszcie urlop, który mi się od dawna należy. Ja tak na marginesie, kolego kierowniku. Dziękuję. Zabawa starą ma tradycję, niech świadczą o tym kronik sterty. Rzymianin bawił się w inskrypcję, a my bawimy się w papierki. Jak Ikar bawił się w lotnika, jak w świnkę bawił się w uszę, jak w durnia grała wciąż Xantypypa, jak Sokratesem może nie. Tak bawmy się, co jest innego do zrobienia. Tak bawmy się, nie błądząc po manowcach. Zabawmy się, odstawmy się, podstawmy się, nastawmy się na elitarną zabawę w salonowcach. Niech żyją szachy i warcaby, bączek, bębenek i patyczki. Kto grać w Chińczyka nie da rady, niech się zabawi z nami w grzybki. Bo grywał Cheops w piramidkę, bo faraona Ramzes grał, bo Lot przegrywał w loteryjkę, a Rothschild w ręku swym bank miał. Zagrajmy więc, najlepiej zagrać na zapałki. Zagrajmy więc i hazardowo, i upojnie. Ograjmy więc, przegrajmy więc, zagrajmy więc. Byle nie dwojne. Nareszcie, Buzka! Good evening, everybody! Stary. Yeah, Merry Christmas! Greetings for everybody! Nadej się cmoknąć. Dawno was nie widziałem. Cieszę się.
No i jak wyglądamy, stary, ładnie? Troszkę się posunąłem. Siadaj, jedz, siadaj. Wspaniałego kurczaka upiekł nam nasz kolega kuchmistrz. No, mówię ci, palusz. To jest bazant, a nie żaden kurczak. Oj, stary. Dla was to w ogóle nie warto się starać. Profany, drewniane podniebienia. Bazant czy pejeczka, no, stary, byłyby... Aha, bega pan, dlaczego nie w redakcji, tu naszej aparty? A, bo kierownik chciał, żebyśmy mieli spokój i byli sami we własnym grodzie, rodzinnym, rozumiesz? W redakcji to piraci, poza a tym... A poza tym, kolego tłumaczu, przez ten czas okres circa roczny myśmy dochowaliśmy się wielu współpracowników i oni też tak? by pewnie przyszli, prawda? Te różne kaczmarki, czubaszki, kobyliniscy... Wolscy... Cicho! Cicho! Nie wolno wam tak bez szacunku wypowiadać! A kto to jest ten Wolski? Co się nie wiesz, co jest kierownik naszego kierownika, tylko on co przed nami zawsze ukrywał, żebyśmy nie latali wyżej na skargę. No nie, no kto by tam latał na skargę, no przecież nie ma na co się skarżyć. A ja siebie wczoraj widziałem w lasach pozwawelskich. Nie przeklarzałeś się czasem do Wolskiego? Tak, do Wolskiego, ale ja nie szedłem do Marcina Wolskiego, tylko do lasku Wolskiego i zabłądziłem po prostu. Boże, na pewno kaczmarek coś zwąchał i przyjechał, a ja nie mam tyle like nakryć. Kaczmarek. Słuchajcie, że może ja otworzę i powiem, że się nie ma. Ale za kogo? No ja jest gratulacjon do redaktor magazyn 16 minuty. A co pan w ogóle jest? No ja Austurich, wy mówicie Szwajcaria. No przecież to jest nasz Szwajcar z nad jeziora Bodeńskiego, nie poznajecie. Bodensee. A co kabanioszów by pan nie kupił? Skąd pan miał adres? Chciałem zapytać. No wiesz, myśmy wymienili adresy tak na boczku. Ja nie wiedziałem, że on przyjedzie, jak wszyscy będziecie. Proszę bardzo, do stołu, to jest nakrycie. Pieczyste już jest zjedzone, ale ja właśnie... Podaję deser. Uszyn! Boże! Ratunku! Na pomoc! Co koledzy? Temu się stało? Czyś ty zwariował? Co się, się, co się stało? Jak się zachowujecie przy gościu zagranicznym? Czego się zeżarł, jakby się skulił? Popatrzcie, ktoś zeżarł wszystkie desery. To był krem sułtański, to była taka babka, ale pan kierownik, moje główne danie firmowe, a to były lody pistacjowe, to był tort dla kolegi kierownika, też ale pan kierownik. I teraz już nie ma, tylko kruszki, pobabrane talerze, ja tego nie przeżyję. Zdenerwowało się chłopisko. No nie wyśmiewaj się. Kto mi zrobił takie kuku? Zdaje mnie się, że kolega Federowicz odchodził od stołu w czasie naszych... Przepraszam, ja mogę dość dużo zjeść, ale przecież nie tyle. Tak, a co w kieszeniach posiadacie? Proszę bardzo. To jest głupia sprawa, ale ja myślę, że chyba trzeba zrobić śledztwo. Tak bo... jest, tak jest. Ojej, znowu, słyszycie? Rodzynka, bakalia, orzech włoski, szarlotka, beza, memucio. Prze co robisz, no? Sama słodycz. Ale ciasne korytarze teraz robią, ledwo idę. I śliskie jakieś. Swoją drogą udał się nam ten wybieg. W ostatniej chwili. Gonią nas jeszcze? Nie, tylko coś szumi. Nudno mi. Za dużo było jednak tych słodkości. Zemsta musi być słodka. Jędrek, ale za co my się mścimy? Dobrzy byli dla nas. Mścimy się profilaktycznie. Uważaj, zakręt! Co tam? Kolanko. Cholera, no. Bardzo blisko, but where? No nie mam pojęcia, no nie wiem. No kitchen? Ale nie. W kuchni? Nie, w kuchni sprawdzałem. W Girandolu? A nie zmieściliby się, skąd? Przecież to są duże chłopy. Znaczy jeden jest duży, drugi trochę mniejszy, ale za to tłusty, wiesz. No co wy robicie here? My szukamy tutaj takich dwóch. Zaorskiego i Kociniaka. Oni się tu gdzieś zagnieździli jako radiostacja piracka. Nie wiem, gdzie siedzą. Cholera, słychać? Słuchajcie, koledzy. Nie rozpraszalibyście się bynajmniej. Gdzie jest ta szklaneczka?
Nie rozpraszalibyście się bynajmniej, jeśli idzie o Korza, że to najsłuszniejszą metodą będzie tu ignorancja. Tak jest, ja mam odziadę, że będziemy, prawda, ignorować i w dalszym ciągu będziemy realizować program naszych uroczystości jubileuszowych. No dobrze, jak tu realizować, kiedy czwarty punkt już zeżarli, znaczy desery no to zeżarli. No to przechodzimy do punktu piątego. Najważniejszy dzień życia redakcyjnego. Andrzej Zaorski. Fajny film widziałem. Momenty były? Masz. No, to był najważniejszy dzień w życiu. Jak to? W dzień? No, przy świetle? No, młode małżeństwo i babka. Ja się przepraszam. Seks grupa? Tak, nie. To była jego teściowa i tylko se telewizję oglądali. I co? Nic, to już koniec. No wygłupiam się, chciałem cię podpuścić, no. Jaki był twój najważniejszy dzień? Miałeś taki? W życiu. No powiedzmy, w życiu redakcyjnym. Mój najważniejszy dzień? No, no. Nie, kawał mi się przypomniał, jak facet myślał, że milicja po niego przyszła, a to po sąsiada. Zagraniczny humor. No, nawijaj. No, ale to nie był dzień, tylko noc. Noc w operze. Co? Nie, taki film był, Noc w operze, z braćmi Marx. Marx? Mhm. Joachim Marx, z Ruchu? Możliwe. A świetny piłkarz. Ale nie wiedziałem, że on ma braci. No, ma trzech. Jeden wąsaty, cygaro pali. A. Drugi niemowa, ale za to gra na różnych instrumentach. Nie mów. I trzeci mowa. No, jak już mówiłem, wpadają policjanci, jeden mówi, ja jestem tajniak. A nie mowa na to. Dla mnie to pan jesteś jawniak. To mu przygryź. No, ale zaraz sam się więcej ugryzł, bo przecież był kapuje. Mowa. Nie mowa. Aha. No więc usiadł do pianina i gra. Ale tak. Mu klapa spadła i łapy przycięła. Cicharno. I klapa, no. Taka była jego najszczęśliwsza noc w operze. Byłem raz w operze, tak? Jak jeszcze byłem na półkoloniach. Uh-huh. I trzeba trafu. Tego dnia wypadła moja kolejka na dyżurnego. To już nie mogłem się zerwać od nich i trzeba było pójść. No, w życiu tego nie zapomnę. Jaki to był tytuł? Czekaj. Jezioro Badeńskie, no, czy coś w ten sens? No, lipa nie z tej ziemi. A o czym to? Jakby ci to powiedzieć, no. Jest taki staw. Leopold. Tak, jak u nas w łazienkach. Mhm. I te łabądzie tam sobie pływają, rozumiesz? I nawet nie powiem, te baletnice w porządku, spódniczki mini, na biało, tylko skubane na palcach ciągle chodzą. Chyba dlatego, żeby muzykę było słychać, widzisz? A tymczasem rzempolo, rany, zapoczal się Boże. Na szczęście kapelę umieścili nisko w piwnicy, a na parterze było dużo ludzi i ich chrapaniem zagłuszali. Sen nocy letniej. A to nie było lato. Siedziałem na jaskółce. No wiesz, jedna jaskółka nie czyni wiosny. Ale to nie była wiosna, to była jesień. O szyby, staw dzwoni. No i wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz, w którym kościele. No bo to już naprawdę ostatni dzwonek. No. Jaki był twój najważniejszy dzień w redakcyjnym życiu? No to była noc. No? C. A, no, no, wal. Pamiętasz, jak poleciałeś miesiąc temu, żeby zdążyć? Zanim nocny zamknął, a ja zostałem, żeby flaszki pozbierać? No. To wyobraź sobie, załadowałem torbę do drzwi, a tu zamknięte. Nie wygłupiaj. Tak, rany. Na szczęście jest telefon, dzwoni na portierze. Przeczuwam zakończenie. Odbiera nasza faworyta, ta czarna w okularach, zielona oka. Takiego. Odbiera redaktor dyżurny. Dobra. I co? I mówię, dzień dobry. Mówi Kociniak. Pana Kociniaka nie ma. Słyszę. Halo, chwileczkę. Mówi Kociniak. Zostałem zamknięty w studio. Pana Kociniaka nie ma, wyszedł przed 9:00. Ale niech pan zadzwoni do pana Zachorskiego, bo był do niego telefon, że pani Kamasa czeka na telefon od Seniucha. Odłożyłem słuchawki. Dzwonię dalej. No nikt nie odbiera. No chciał, nie chciał, zanocowałem. Bidule. I o to chodzi, że nie. Rano otworzył mi drzwi kolega z programu pierwszego. Mam propozycję, żeby spikerować u nich. No daj spokój, przecież ty jesteś komik. I bardzo dobrze. Podobno jestem tak śmieszny, że każda najsmutniejsza nawet wiadomość będzie przyjmowana z radością. A to rzeczywiście masz wspaniały dzień. Noc. Dobra, noc. A więc? Dobra, noc. Dobranoc? A, to rzeczywiście była dobranoc. W operze. Z braćmi Marx.
Wszyscy ludzie są braćmi, ale ten największy z grybu z nich, taki, miał taki numer na trapezie. Jak już okręt odpływał i podnieśli trapez, to się spóźnił jedną nogą bracie na tamtym świecie, a jedną na drugim świecie. I w tym momencie mu gadki opadły. Nie było. Jak ale myślałem, że to takie gadki to nie ze mną. A co prawda na okrętkę se zaszył, ale porty mówisz. Nie mu. A co warte porty bez marynarki? Nie! Na szczęście ziemia, ziemia, majtki się rozdarli. Odkryli Amerykę! Ale głos ma kolega tłumacz. I have a very short story. To było takie drobne zdarzenie, ale jak sobie przypominam, it makes me happy. Robi mi się bardzo dobre samopoczucie. In my room w redakcji, it was a calling for me. Był telefon, ja prawda biorę słuchawkę, mówię yes, and there z drugiej strony jedna pani pyta, tell me please, you know, ona po polsku pyta, proszę mi powiedzieć, czy prawidłowo po polsku mówi się rękoma czy rękami, a ja jej na to. Druga pani, obie formy gramatyczne są prawidłowe. I ona na to, dziękuję bardzo, Polskie Radio jest dla mnie autorytetem, teraz ja już będę wiedziała. To był the greatest day in my life, bo ja się zorientowałem, że nareszcie pozbyłem się tego mojego American accent i każdy bierze mnie za rodowy tego Warszawiaka. Thank you. Już noc nad podgrodziem wypełzła pochmurna, bezgwiezdna, bezsenna i ciemna. Pośpili się smerdy, pachołcy i służba, a wuja jak nie ma, tak nie ma. Nasz wuj, co jest bojem, wojuje wytrwale, jak niewód od szczęścia go mami. I płacze wujenka z dzieciną u łona, lecz on nie przejmuje się łzami. Wuj w boju, wuj w znoju, wuj w boju, jak w roju, jak w roju. Wuj w boju, wuj w znoju, więc zostawże wuja wujenko w spokoju. Gdy inni przy radle, przy barciach, przy dzbanach lub ważą się warć nam piwo, nasz wuj na Pomorzu, na Rusi, Morawach, skąd taka u niego ruchliwość? Nasz wuj, co jest bojem, wojuje wytrwale, jest z kniezień w dalekiej potrzebie. Więc nie płacz, wujenko, z wojenki powróci i raczej powróci do ciebie. Wuj moju, wuj synoju, wuj w boju, jak w roju, wuj w boju, wuj w znoju. Więc zostawże wuja, wujenko w spokoju. Na północ, na zachód lub henków wschodowi, niech wspiera sparożyc, niech wiedzie światowid. A jeśli nie wrócisz, dasz przykład dla wnuków różnicy dzielącej zamiary od skutków. A na razie bój w boju, bój w znoju, bój w boju, jak w roju, jak w roju. Bój w boju, bój w znoju, więc zostawże wuja wujenko w spokoju. Głos ma kolega speaker. Moja odpowiedź na pytanie tej miłej ankiety jest prosta i oczywista, a jestem pewien, że wszyscy moi koledzy zgodzą się ze mną jednogłośnie. Najważniejszym dniem w życiu naszej redakcji był dzień, w którym udało nam się nauczyć kolegę kierownika, jak się obsługuje magnesofon. Już po 3 tygodniach wyciężonej pracy pedagogicznej nagle sam, bez niczyjej pomocy, nacisnął klawisz i z głośnika popłynął
płynęły pierwsze słowa audycji nagranej uprzednio. Pamiętam doskonale, była to audycja Jana Kaśmarka, którą kolega kierownik następnie własnoręcznie zdjął z magnetofonu, porwał na kawałki i wyrzucił do kosza. Ileż to było radości. Nasze uczucia tego dnia zdarzą się porównać chyba tylko z uczuciem maski, która prowadząc swą laczorość za rączkę, nagle z rączkę puszcza i widzi, że dziecko samo bez jej pomocy stawia pierwsze niepewne kroczki, potem coraz pewniejsze, sprawniejsze, złuższe, a potem wyrasta na z całego drania, za osiem dziecku oczywiście, bez analogii. Co ja na tym raczej skończę? Jędrusz, ja już dłużej nie mogę. Jeszcze parę kroków. Ciągle tak samo, gładko, ślisko i do domu daleko. I nie przesadzaj. Teraz dla odmiany posuwamy się pionowo. Do wieczora dotrzemy do kolektora. Przez ciebie daliśmy się nabić w rurę. No wiesz, no, ewakuacja. Była do wyboru lodówka i syp. Sypem bliżej, a ty wybrałeś rurę. Teraz już ci rura zmiękła. Mnie? No pewnie, że tobie. A jak ktoś puści wodę? O, tygodnie nie ma wody w całym osiedlu. W łyżce wody też się można utopić. Teraz w prawo czy w lewo? Na prawo są filtry. Wrócilibyśmy z powrotem. W lewo! Cholera. Daliśmy się wpuścić w kanał. Jedno dziwne. Powinno być coraz szerzej. A jest coraz ciaśniej. Ty jesz, Jędruś, ty jesz? Ja jem. Ja więcej jadłeś. No co? Zaklinowałem się. Też bym się napił. Oj, cholernie mnie pije w żebra. Popchnij. A jak? Nie, czekaj, weź spróbuj, ciągnij teraz. Raz. No. Nie idzie. Jesteśmy zgubieni. Ale tam nas szukają. Może znajdą. Nie gadaj, ciągnij. Kiedy zasało się. Nie dam rady. Musimy poczekać, aż schudniesz. A co będę przez ten czas jeść? Rury z kremem. O, to już wolę, żeby nas znaleźli. Musieliby mieć jakieś przecieki. Mam nadzieję, że jak puszczą wodę, to nas przepchnie. Czuję, że nie ujdzie to nam na sucho. O rany, zaraz. A, spokojna głowa. Przypomniałem sobie. Co? Już miesiąc nie zmieniali rur. Najpóźniej w przyszłym tygodniu rozkręcą nas. Jasny gwint. Cały tydzień o pakułach i mini. No to prawda, na czas okres 7-dniowy mamy zabezpieczoną jasność, podpunkt 5, upomnienki z okazji 50. magazynu. Kolega Speaker... Wujku, kochanie, z góry dziękuję. Słuchajcie, kolego Speaker, ja wam tyle razy mówię, że dopokąd jesteśmy w redakcji, nie obowiązują nasze więzy rodzinne. Przepraszam bardzo, zapomniałem. Otrzymujecie, kolego, nagrodę w postaci pamiątkowego talerza. Dziękuję serdecznie. Co jest może srebrny talerz czy cepelia, co jest? Ja nie wiem dokładnie, nie oglądałem. To dostałem talerze, wybierzcie sobie któryś. Przecież to jest moja zastawa. Jak to więc on ma sobie... powinniście chociaż opukać trochę we wodzie. Nie wypada wręczać nagrody ze sosem po kurczaku. Pobażajcie. I wypuśćcie od razu drugi dla siebie. Bo wy też jesteście laratem nagrody w postaci pamiątkowego talerza. Dziękuję serdecznie. Kolega sprawozdawca otrzymuje dyplom. Serdecznie dziękuję. No, czuję się zaszczycony. Boże, jaki śliczny dyplom, żółciutki jak kanarek. Pozacany, kolego, to jest pozacany dyplom. No, ogromnie się cieszę, szczególnie, że cały dom przeszukałem i nie mogłem znaleźć tego dyplomu. Jest on dla mnie, no, szczególnie cenny, bo to jest dyplom za wicemistrzostwo szkoły w ping-pongu.
roku. To był mój wielki sukces sportowy. No, chciałbym spytać, jak kolega kierownik znalazł ten dyplom? To rzeczywiście jest ciekawe dosyć. Jeżeli chodzi, prawda, o wyróżnienia zasłużonych pracowników, to ja nie szczędzę trudów i wysiłków. Tak jest. Kolega tłumacz nic nie dostaje, bo jest na urlopie. I beg your pardon, sir. Ja przerwałem urlop. Dyskusja będzie za chwilę. Kolega Federowicz otrzymuje pochwałę ze wpisaniem do aktów personalnych. O, ja jestem zaskoczony. Bardzo, no widzicie, kolego Federowicz, ja doceniam te przemiany, jakie w was zachodzą. Wyście się przełamaliście. Nie przeszkadzacie tak jak dawniej, nie gadacie za dużo, prawda? Na grzybobraniu wódki żeście się napiliście. To znaczy, że wy się robicie nasz człowiek. No, die große gratulacje, Herr Kollege. Congratulations, story, that's very zaczynam fine. Zaczynam patrzeć na ciebie innym okiem, stary. No, uroczystość zaczyna być coraz ciekawsza, coraz cieplejsza. Nie się zawsiasiu, ja wam się mówię. Na tym wyczerpalibyśmy listem nagród zasadniczych. Są jeszcze takie, prawda, pozostałości, a tu mam takie reszty niewyczerpanego funduszu nagród, więc może zastanowilibyśmy się, czy ktoś nie no został nie, no, wypadkiem nie. pominięty. No przecież wszystkich wymieniał. No jak to? Oczywiście. Pominięty został kolega kierownik. Koledzy. Gdzie jest ta szklanka? Jak można dopuścić do tego, aby ten człowiek, który jest ojcem duchowym wszystkich naszych poczynań, który jest naszym przewodnikiem po zawiłych ścieżkach pracy twórczej, który o nas dba i przestrzega przed nierozważnymi krokami. Znaczy, ja nie bardzo umiem przemawiać, szczególnie ale... w tym brzuchu, stary. Nauczysz się, stary, nauczysz. Dopiero dziś przecież zacząłeś. Dopiero 50. program. Za rok nabierzesz jednym sprawy, słowem zgłaszam wniosek. Cała reszta funduszu nagród dla kolegi kierownika. No i myślę, że na tym zakończylibyśmy. Brawo, brawo, nie tak trzeba, jest. Nie brawo. Trzeba klaskać, nie trzeba. Dziękuję wam, koledzy. I na tym zakończylibyśmy. Tak jest, część oficjalna. Herr Oberredaktor, a jaki to jest tym nagroda? Ja właśnie otrzymałem od kolegów kilka tysięcy gotówką. Może to drobiazg, ale wiecie, mniej przyjemny taki. Najważniejszy dzień życia redakcyjnego. Głos ma kolega kuchmistrz. No wiecie, chłopaki, ja jestem w kropce. Tyle było tych chwil spędzonych wspólnie z kolegami przy mikrofonie, że naprawdę nie mogę się zdecydować. Ja to chyba miałem kilka tych najważniejszych dni, bo ja w ogóle mam bogatsze życie wewnętrzne i przeżywam głębiej niż koledzy, więc tak więcej mi utkwiło, prawda? No więc taki pierwszy dzień bardzo ważny to był wtedy, kiedy miałem wykład o glutach baranich. Bo teraz wam się przyznam, że ja nie znoszę baraniny. I na sam widok gluta to mnie aż wstrząsa, mimo że niektórzy lubią. Więc nie wiedziałem, czy ja dotrwam do końca. No ale jak już te gluty były przyrumienione na patelni, to wiedziałem, że najgorsze mam już za sobą, że nie będę miał, wiecie, tego, no morskiej choroby. Jakoś przeszło, ale co ja wtedy przeżyłem? Boże! Przepraszam. Bo znowu sobie przypomniałem i tak mi się niewyraźnie zrobiło. Drugi, najważniejszy dzień to jak zatrudniono kolegę tłumacza. Pamiętam, siedziałem w kuchni redakcyjnej i on wszedł. Prosto z Kalifornii przyjechał. Taki opalony, taki kowboj, tak jak czekolada, tylko chrupać. No ale ja o tym chyba nie powinienem opowiadać. To ja opowiem o trzecim, najważniejszym dniu. Ile mam jeszcze czasu, chłopaki? No zawsze mi skracacie.
A machajcie sobie, ile chcecie zza tej szyby. Więc trzeci dzień był na pewno najważniejszy, bo stałem się wynalazcą. Tak jak Edisonowi pomógł mi przypadek. Wpadł mi, wiecie, parmezan do sosu burgundzkiego na podrobach. A w tym sosie już była przedtem szczypta grzebuchy zmieszanej z czyczymortką. I jak ten parmezan mi wpadł, to ja usłyszałem taki głos wewnętrzny. Wrzuć trochę machejki, wrzuć trochę machejki. No to wrzuciłem, chociaż była niedogotowana i nagle okazało się, że wynalazłem najwspanialszy farsz do perliczki na świecie, najwspanialszy. Tę perliczkę zjadłem następnego dnia i ten następny to był już czwarty najważniejszy dzień w moim życiu, bo pierwszy raz zjadłem coś własnej roboty i nie miałem żadnych sensacji po tym, żadnych. No to tyle ode mnie. Bye. Jan Kaczmarek. Najważniejszy dzień w życiu redakcyjnym przeżyłem 27 listopada 1974 roku, a przeżyłem go na zamówienie kierownictwa magazynu rozrywkowego 60 minut na godzinę. Do tej pory byłem raczej przekonany, że najważniejszym dniem w życiu każdego człowieka jest, z logicznego przynajmniej punktu widzenia, dzień urodzenia się, który to dzień, to znaczy istnienie tego dnia, jest warunkiem koniecznym przeżycia innego, najważniejszego dnia w życiu. Muszę też przyznać, że do tej pory nigdy nie organizowałem sobie najważniejszych dni w życiu, bo nie miałem na to czasu ani ochoty, a tu terminy nagliły i wreszcie zdecydowałem sam, zupełnie świadomie, że 27 listopada będzie moim najważniejszym dniem w życiu redakcyjnym. Takie założenie ma swoje dobre strony. Podobnie rzecz się ma z ustalaniem daty jakiegoś doniosłego faktu. No powiedzmy, jest potrzeba ścisłego umiejscowienia w czasie pewnego wydarzenia, a tu brak dokładnych danych. Dobrze jest wtedy ustalić jakikolwiek dzień w ciemno, powiedzieć sobie to, a to miało miejsce wtedy, a wtedy i już. Taka data pozwala potem organizować jubileusze. Pierwsze jubileusze będą jeszcze fikcją, ale że jubileusze są zwykle wspaniałe, to następny jubileusz, aczkolwiek będący rocznicą fikcji, będzie jednak też czymś wspaniałym jako jubileusz wcześniejszego wspaniałego jubileuszu. Metoda jest bardzo dobra. Z biegiem lat rzecz nabiera smaczku i wagi. Ta waga potem przybiera, że tak powiem, na wadze i robi się z tego rzecz najważniejsza. No więc ja też na to liczę, że jeżeli sobie założyłem zupełnie fikcyjnie, iż 27 listopad będzie tym najważniejszym dniem w moim życiu redakcyjnym, no to potem kosztem tego będę obchodził sobie rocznicę i jestem przekonany, że po 5 latach sam uwierzę w to, że 27 listopad jest moim najważniejszym dniem w życiu redakcyjnym. Teraz może krótko, jak to się robi, jak się organizuje taki dzień. No więc gdzieś tak na 2 tygodnie przed tym obranym dniem zawiadamiamy o tym dyskretnie znajomych. Trzeba sobie wybrać ich gdzieś tak w granicach 50. Niektórych wtajemniczamy od razu, że chodzi o mistyfikację, innym sugerujemy coś w tym sensie. Słuchaj stary, no więc ja ci tak dyskretnie przypominam o 27, wiesz o co chodzi, prawda? Tamten zwykle powie coś w tym sensie, no oczywiście, przypominam sobie, powie tak, bo choć wcale nie wie o co chodzi, to jednak nie chce wyjść na prymitywa i w ten sposób załatwiamy sobie w tym obranym, najważniejszym dniu kwiaty, telegramy, drobne prezenty. Idąc do pracy ubieramy się najładniej, wkładamy najnowszy sweterek, spodnie z najładniejszym haftem i kurtkę jeansową na kożuszku i ładnie ubrani wchodzimy do redakcji, a tu dopadają koledzy, nas stary, najważniejszy dzień w życiu, no mów jak się czujesz, a tu telefony, depesze, telegramy napływają, zaprzyjaźniona drużyna harcerzy wręcza nam pamiątkowy proporzec z wyhaftowanymi literami NDZ. Czujesz się taki... Ja wiem, no głupio się czujesz, bo wiesz, że już nic bardziej podniosłego cię w życiu nie może spotkać i nawet zaplanowane na dziś wieczór spotkanie, które sobie wcześniej obstalowałeś w spółdzielni studenckiej robot, jakoś cię nie bawi, bo wiesz, że będzie to najważniejsze spotkanie tego typu, no ale jeszcze na coś liczysz, jeszcze się rzucasz, jeszcze się uśmiechasz do kierownictwa, które przyniosło ci kosz kwiatów i sam sobie nie wierzysz, że te codzienne telefony, te kawki, te pogawędki wcale
nie są takie zwykłe i że one są najważniejsze i wchodzą na trwałe do twojego życiorysu i że będziesz je potem wyciągał przy różnych okazjach jako relikwie i nawet wygłaszając własną krótką mowę przy tym zaimprowizowanym stoliku redakcyjnym mówisz, że ten dzień to niby zwykły dzień, a jednak inny, bo najważniejszy. Sam tracisz do tego stosunek, bo wiesz najlepiej, że to jest najważniejszy dzień, choć z drugiej strony wiesz, że to fikcja. I jeszcze potem ten reporter, którym jesteś zupełnie sam, siada do maszyny i zadaje ci, to znaczy sam sobie zadajesz pytanie, no jaki był ten najważniejszy dzień w życiu? I proszę państwa, wszelkie wsteczne telegramy z okazji mojego najważniejszego dnia w życiu, jak też i listy wsteczne z gratulacjami przyjmuję pod adresem Jan Kaczmarek, Polskie Radio Wrocław. Pierwszą sprawą to jest właśnie nasza miłość. Drugą sprawą to są właśnie twoje oczy. Trzecią sprawą coś, co się nigdy nie zdarzyło, a co mogło kiedyś wreszcie nas zaskoczyć. Małe spotkanie, tête-à-tête, niby was, a vis-à-vis. Może pokochasz ty mnie wnet, albo spodobam ja się ci. Wciąż tête-à-tête i vis-à-vis, wciąż face-to-face nam się śni. Kolorowo będą płynąć nam tygodnie, pełnią szczęścia wypełnimy własny wózek. I ty do mnie szeptać będziesz tak pogodnie, może powiesz do mnie po imieniu Józek. Małe spotkanie, tête-à-tête, niby was, a vis-à-vis. Może pokochasz ty mnie wnet, albo spodobam ja się ci. Wciąż tête-à-tête i vis-à-vis, wciąż face to face nam się śni. Kiedyś wreszcie połączymy się więzami i wspomnimy nasze dawne młode lata. Te trzy sprawy, które ciągle były z nami i tę miłość, która zawsze figle płata. Ti, ti, ta. Małe spotkanie, tête-à-tête, niby was, a vis-à-vis. Może pokochasz ty mnie wnet, albo spodobam ja się ci. Wciąż tête-à-tête i vis-à-vis, wciąż face-to-face nam się śni. Spotkanie tête-à-tête. Statystyka podsumowawcza. Przeprowadziliśmy dogłębne badania nad strukturą naszego magazynu i otrzymaliśmy ciekawe wyniki, które rzutują na ogólny charakter naszej pracy na styku edycja-słuchacz. Specjalna komisja statystyczna, której skład personalny zgromadził najaktywniejszy aktyw naszego aktywu redakcyjnego, to znaczy mnie i kolegę speakera, obliczyła, że nadaliśmy do potąd 50 magazynów, 60 minut na godzinę, co daje w sumie 5 razy 6 jest 30, znaczy
3000 minut na godzinę, a nie zatrzymamy się w pół drogi i nasz wykon wynosić będzie cirka 30 tysięcy nagowem ludności 2. A teraz kilka ciekawostek, aby nadać naszej statystyce charakter rozrywkowy, jak mnie tu podpowiada kolega speaker, taka statystyka na wesoło. Więc raz z okazji jubilszu, ja też sobie pożartuję, chociaż wiemy, że nasza praca jest poważna, my czujemy na sobie ten ciężar odpowiedzialności, ale raz przy 50. edycji ja to mam takie mam wesołe obliczenie, że gdyby skleić taśmę ze wszystkimi naszymi edycjami i opasać nimi ziemię dookoła, to ona by miała 88 tysięcy metry i opasałaby ta taśma półtora raza, a teraz trzeba zapytać, dlaczego tylko półtora? Ano dlatego, i teraz ja mówię pointę, że ona by zamokła w Oceanie Atlantyckim i by się rozpękła i dlatego tylko półtora raza, a nie dwa razy, a teraz przechodzimy do obliczeń, prawda, już na serio, bo jakby to było, gdybyśmy sobie tylko żartowaliśmy. Więc dane są takie. Skład personalny redakcji jest 6 sztuk redaktorów, w tym jeden kierownik, korsarze są 2 i jest Ros z Azuką, taka nasza dama z Azuczką, prawda? Współpracowników kilku, w tym jeden Czubaszek, no i ten Kaczmarek niestety, co nam sprawia kłopoty, bo ja naprawdę nie rozumiem, o czym on mówi. No i jest jeszcze nasz recenzent filmowy, który opowiada nam filmy i bardzo dobrze opowiada, ja by na mnie wszystko rozumiał i nie muszę już chodzić do kina. A założenia się nie zmieniają, dopotąd wam będziemy służyć, drodzy słuchacze, dopokąd, prawda, będziemy mieli ochotę, bo słuchacz dla nas jest zawsze najważniejszy. No więc na zakończenie życzę sobie wszystkiego najlepszego z okazji jubiluszu 100 lat. Niech żyją sobie i redaktorowi Wolskiemu. Do usłyszenia. Najważniejsze są dni, które będą. Najpiękniejsze są chwile, co przyjdą. Dokonanie jest tylko puentą, a czekanie, marzenie, to wszystko. Najważniejszy jest kwadrans za kwadrans. Tam być może wydarzy się coś, coś innego, pięknego jak bajka. Coś strasznego, co zjeży nam włos. Jakaś miłość przelotna jak uśmiech, tuż za drzwiami, za rogiem, za ścianą. Najpiękniejsi są nowi ludzie i tęsknota za ziemią nieznaną. I choć drażnią mnie sprawy i sprzęty, ten aforyzm pod czaszką mi gra. Najważniejszy jest dzień następny. Najśmieszniejszy jest dzień, który trwa. Halo? Magazynier dyżurny, słucham. Tak, oczywiście, ale... No, podaliśmy w zapowiedzi początkowej. Tak, do widzenia. Co to było, Jędruś? 28 telefon, jaki jest prawdziwy powód powtarzania starego magazynu? A jaki jest? No, różnie mówią. No. W zasadzie nic nie wiem, ale w kołach zbliżonych do arcydyrekcji przebąkiwano, że to przez Fedorowicza. Doigrał się? Ja nic nie powiedziałem. Ale podobno jego felieton z zeszłego tygodnia zmobilizował grubego ryka, 3 niższych urzędników i księgowego do czynu. Zaczęli biegać po księgarniach i odradzać kupowania naszej książki z kasetą, wydanej przez wydawnictwo Radia Telewizji. Och ty, Karol. I co? No nic. Wzburzeni klienci trochę ich... Posłuchali? No ja bym tego tak nie nazwał. No ale podobno w przyszłym tygodniu wszyscy będą zdrowi i będziemy mogli nadawać. Aha. Ale czekaj, ja ciągle jestem głupi. Masz nowość. No bo dlaczego oni to zrobili? No, śmieszny jesteś. Antyreklama jest najlepszą formą reklamy. Arcydyrektor Marcin Jerzy chciał załatwić szybkie wznowienie książki. Dlatego zgodził się na sprowokowanie ruchu w interesie. Zresztą to tylko plotki, insynuacje. Tak naprawdę powtarzamy program z przyczyn artystycznych i innych.